Stefan, gratulacje. No naprawdę, tutaj świetnie wystąpiłeś. Jak się czułeś w tym meczu kwalifikacyjnym? Dobrze, podobnie jak w drugim skoku treningowym. Podobne metry, ten był 2 metry dłuższy. Także jeszcze lepiej i fajnie, bo w kwalifikacjach wydaje mi się troszkę spóźniony skok, ale fajnie. Całe to pchanie poszło centralnie do progu i to oddało. Także pozytywne zakończenie dnia. Dobre czucie na tej skoczni. W pierwszym skoku było troszkę problemów z timingiem, ale daliśmy z tym radę, więc no, okej. Okay. Patrząc na wyniki, tutaj wiatr bardzo kręci. Jak ty to oceniasz z perspektywy zawodnika? No kręci. Niestety nie ma takich stabilnych warunków, jak mieliśmy weekend wcześniej i nawet w Kusamo też. Ale nie jest też, nie można powiedzieć, że było źle albo niebezpiecznie. Można skakać, tylko no, też trzeba mieć troszkę szczęścia. Mi się wydaje, że warunki były w moim skoku optymalne. Też to wykorzystałem tym dobrym skokiem. I no, mam nadzieję, że jutro pogoda będzie trochę bardziej łaskawa, jeżeli chodzi o taką... Nie będzie takiej loterii i będzie fajny konkurs. Niektóre ekipy zostały w Klingenthal, aby trenować w poniedziałek. Polska kadra by trenowała Wiśle. Czy ty potrzebujesz teraz skoków, czy raczej ten brak właśnie treningów poza zawodami jest dobrym wyjściem? Fajnie by było też sobie skoczyć, ale jakoś nie narzekam na to, że jest troszkę więcej wolnego, można spędzić czas w domu z rodziną. Jakoś bardzo tych skoków nie potrzebuję, bo one są cały czas stabilne i dobre. Także oby tak cały czas. Wiadomo, że trening by się przydał, jeżeli by się chciało coś przetestować, ale na razie myślę, że wszystko wygląda całkiem nieźle i niech tak pozostanie. Przed rokiem byłeś tutaj liderem polskiej kadry, co prawda na mniejszej skoczni. Myślisz, że w tym roku będzie powtórka? Fajnie, jakbyśmy wszyscy super poskakali jutro. Kto będzie najlepszy, to jest nieważne, abyśmy wykonali swoją pracę i myślę, że wtedy każdy będzie szczęśliwy i zadowolony z siebie przede wszystkim. Dzięki, gratulacje i powodzenia. Dziękuję.